No i witamy wszystkich na kolejnej transmisji z emocji futsalowych. Tym razem w pojedynku Kijałowic mierzy się z Legią Futsal. Dzisiejsze spotkanie, pechowy dzień, piątek 13. Można powiedzieć pechowy dla kogo? Dzisiaj tak naprawdę, tak jak już to powiedziane zostało tutaj na hali, że Legia musi, natomiast Łowicz, Kijałowicz nic nie musi. Może tu sprawić niespodziankę w dniu dzisiejszym. Sporo kibiców na stadion, na hali się zebrało w dniu dzisiejszym. Każdy chce zobaczyć te futsalowe emocje, których nie brakowało podczas 1.64 spotkania pomiędzy Kiją Łowicz a FC 10 Zgierz kilka tygodni temu, jeszcze przed świętami. Dzisiejsze spotkanie przeprowadzimy relację na żywo z transmisją z całego spotkania. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, widać. Dawajcie oczywiście znać. Nad głosem oczywiście przepraszamy z góry za wszystkie kasznięcia czy niedociągnięcia, czy zająknięcia przede wszystkim, ponieważ świeżo po chorobie, więc dlatego też może ten komentarz mieć takie dodatkowe smaczki. Dzisiaj naprawdę zapowiada się niezwykle ciekawie to spotkanie przed nami. Zacznę od przedstawienia składów obu drużyn. W dniu dzisiejszym zaczniemy od oczywiście gości, więc w bramce z numerem 13 Ignacio Casillas Santilla Juan, z numerem 12 Carlos Pinturui, z numerem 15 Adam Grzyb, z numerem 19 Radosław Marcinkowski, z numerem 20 Michał Knajdrowski. Na rezerwie do dyspozycji ma jeszcze trener z bramkarza z numerem 16 Tomasz Warszawski, z numerem 5 Emanuel Maja Monterio Sergio, z numerem 7 André Luis de Lima Silva, z kapitanem na ławce z numerem 9 Paweł Tarnowski, z numerem 14 Krzysztof Jarosz, z numerem 81 Mariusz Milewski, trener, legenda futsalu, można powiedzieć. O tym oczywiście także w trakcie transmisji. I z numerem 97 Davidson de Nascimento Silva. Więc mamy tu naprawdę ciekawe spotkanie. Na ławce trenerskiej oczywiście Mariusz Milewski, który tutaj zdecydowanie będzie wspierał bardziej, ale też wiemy, że to jest bagaż doświadczenia futsalowego przede wszystkim, który na pewno będzie tutaj grał dużą rolę. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarzy tego spotkania, to w bramce z numerem 23 Christian Wesa, z numerem 8 Michał Świdrowski, z numerem 9 Rafał Bogus, kapitanem zespołu z numerem 10 Bartłomiej Tkacz, z numerem 17 Rafał Trakul. No i na ławce do dyspozycji trenera jest jeszcze Dawid Feliga, z numerem 1 bramkarz, Radosław Kuciński z numerem 5, z numerem 7 Adrian Binienda, z numerem 13 Michał Redzisz, z numerem 19 Michał Fabiański i z numerem 20 Daniel Wasiak. Są to zawodnicy, którzy będą się mierzyć dzisiaj i postarają się sprawić tą niespodziankę dla swoich kibiców, a sprawić to, że to będzie pechowy piątek 13 dla Legii Futsal. Jak będzie, dla której drużyny bardziej pechowy, zobaczymy oczywiście na koniec tego spotkania. Jeżeli w regulaminowym czasie gry nie rozstrzygnie wynik tego spotkania, to będzie dodatkowo doliczony, będzie dodatkowy czas, dwie połowy po 5 minut. Jeżeli w tym czasie nie rozstrzygnie się także to spotkanie, to przejdziemy do serii rzutów karnych. No i tutaj naprawdę zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ jak wiemy, ostatnio emocji naprawdę nie brakowało w tym spotkaniu z FC 10 Zgierz. To jest drużyna, która gdzieś tam wraca tak naprawdę do swoich umiejętności, gra w drugiej lidze. No i nawiązali tutaj Kijałowicz na walkę z FC 10 Zgierz, no i dzięki temu wygrali. Niedawno Kijałowicz mierzyła się z Widzewem Łódź, ekstraklasową także drużyną. Przegrała to spotkanie 11-6, ale mogli popracować nad defensywą, tak jak to wspomnieli to na swoim fanpage'u. Dawajcie oczywiście znać, czy nas dobrze słychać, widać. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. I zobaczymy za chwilę wychodzących na boisko zawodników. I to spotkanie, które za chwilę się rozpocznie. Jeszcze 5 minut, ale już widzimy sędziów,
na to spotkanie. Już oklaski na trybunach, już pojawiają się zawodnicy. Sędziami tego spotkania będzie Szymon Przytuła, główny sędzia, a będą wspomagać go Krzysztof Musiał jako drugi sędzia, no i Bartłomiej Nowicki jako sędzia czasowy. Więc jak widzicie, tutaj będzie na pewno dużo kibicowania, dużo kibicowania. I zobaczymy za chwilę tego, to co na wszyscy liczymy w tym spotkaniu. Więc będziemy oglądać naprawdę bardzo ciekawe emocje. Oczywiście możecie pisać, widzimy wasze informacje na czacie, więc zachęcamy także do wspierania swojej drużyny poprzez pisanie na czacie na tym, co i kibicować, i z jakich regionów oglądacie to spotkanie. Będziemy oczywiście tutaj starać się wam odpowiadać na wszelkie pytania, jeżeli tylko będzie na to czas, bo wiemy, że w futsalu tego czasu nie ma za wiele, a emocji jest co niemiara. I jak widzimy, obie drużyny już tutaj szykują się do tego, wspierają teraz jeszcze parę słów na pewno. I okrzyki drużyn. I za chwilę zobaczymy teraz jeszcze okrzyk drużyny z Łowicza. I za chwilę będziemy ciekawi tego spotkania. No i rozpoczynają goście, czyli Legia będzie zaczynać. Ik Najdrowski już przy piłce, on będzie rozpoczynał z gwizdkiem to spotkanie. No i już zaczęły się te emocje, już Legia tutaj teraz na razie pewnie będzie początkowe minuty badać się i sprawdzać przeciwnika, na ile sobie może pozwolić tutaj na grę. Na ile przeciwnik tutaj poprawił tą grę w defensywie. Bo ostatnio no, brakowało, było dużo bramek, ale teraz świetne zejście. Carlos Pinto. Gdzieś tam próbował trochę z fałsza uderzyć. Na razie bardzo dobrze kija, ale teraz no, nieudokładne to zagranie Trakula. Teraz przed szansą zawodnicy Legii. I teraz spokojnie, spokojnie to przyjął. Tym razem mała zmiana wyjściowej 1-5. No teraz mocno presowany tutaj Świdrowski przez Pinto. Ale spokojnie udaje się to wyjść spod tej presji. Teraz będą wznawiać Łowiczanie grę i szukać swojej szansy. Legia to doświadczona drużyna, która naprawdę na tym futsalu już troszeczkę gra. I teraz już prawą stroną próbują tutaj Najdrowski. Do Najdrowskiego tam próba zgrania gdzieś głową, ale nie było nikogo, żeby mógł to wykończyć, czy przejąć tą piłkę. No, teraz znowu Łowiczanie. Już Trakul przy piłce. Szuka tutaj, ale ciężko minąć tutaj zawodników, ale teraz przewinienie, faul. I pierwszy faul na koncie drużyny Legii Futsal. Teraz
Do piłki podchodzi kapitan Tkacz. Próba uderzenia, próbował zaskoczyć bramkarza. Bardzo dobra próba teraz w wykonaniu Tkacza. Ale tutaj niewzruszony Casillas. I znowu zagranie teraz, próba uderzenia gdzieś, ale bardzo niedokładnie tutaj próbował właśnie Tkacz oddać ten strzał. Co do meczu z piłki nożnej, to też jest piłka nożna, tylko wersja halowa. Natomiast na zielonych boiskach wrócimy pewnie dopiero wiosną, gdzieś na początku marca. I już szukają sobie miejsca, teraz próbują szybko tutaj rozegrać. Zmieniają się stronami, zmieniają pozycjami też zawodnicy Legii. No i jednak zabrana ta piłka, ale jednak uda się. Cały czas teraz próbuje to napędzić Tkacz. Próba uderzenia jeszcze, ale... No już nie miał za wielu tutaj opcji, żeby zagrozić bramce. Próbował to uderzyć gdzieś tam między nogami zawodników Legii. Ale teraz Silva. I teraz... ale teraz faul tutaj, no gdzieś nie powstrzymywał. Teraz Luis próbował powstrzymywać, ale nie przepisowo. Piłka cały czas, jednak trochę za szybko tutaj próbował oddać piłkę Redzisz. Silva. Aj, teraz bardzo ładne odegranie tutaj do Marcinkowskiego. Nie, przepraszam, do Milewskiego. A Milewski na pewno publiczności z Łodzi, a dokładnie z naszych okolic, jest dość znany, zwłaszcza ze Zduńskiej Woli. Gdyż spędził tutaj trochę czasu. No, zawodnik, który już na swoim koncie ma wiele występów ekstraklasowych, ale teraz próba uderzenia. Ale świetna, świetna interwencja Feligi. I znowu teraz próbował tutaj Luis zagrozić bramce. Cały czas szukają tutaj gdzieś przestrzeni. Troszeczkę miejsca, aby... I teraz próba uderzenia. Aj, ta piłka się tam gdzieś odbiła niebezpiecznie. Mogła zaskoczyć tutaj Feligę, ale na szczęście bez problemu. Już przy piłce teraz Davidson Silva. Aj, dobre tutaj było rozwiązanie. Szukali siebie nawzajem zawodnicy Legii. Davidson Silva szukał tutaj Luisa, ale nieskutecznie. Teraz przy piłce Kuciński do tyłu, do Fabiańskiego. Aj, teraz... Aj, teraz faulowany tutaj jest zawodnik Kijłowicz. Zastawiał się. Trzecie przewinienie na koncie Legii. Dość agresywnie tutaj grają zawodnicy. Mamy 4:09 tej pierwszej połowy. No i teraz naprawdę dobra szansa dla zawodników Kii, jeżeli to dobrze rozwiążą. Oczywiście trudno tutaj widzieć
I teraz próba uderzenia bardzo mocno. Tutaj Fabiański próbował uderzać. Ale piłka wychodzi za linię boczną i już znowu będą próbować zawodnicy. I cały czas przy piłce. Kijałowicz szuka tutaj miejsca, ale bardzo dobrze ustawiają się zawodnicy Legii. Blokują tutaj zagranie. Niestety tym razem już nie udało się nawet oddać strzału na bramkę. Już przy piłce. Zawodnicy z Warszawy. I teraz już przy piłce. Zawodnicy Legii tutaj mija, ale za mocno sobie wypuścił tą piłkę. Jednak próba odebrania tej piłki przez zawodników Złowicza kończy się wyjściem za linię końcową i to z narożnika będą wznawiać zawodnicy Legii. Szukać będą teraz sposobu na oddanie dzisiaj tego strzału na bramkę. Coraz bliżej, można powiedzieć, są szanse. Teraz mocne uderzenie, ale niedokładne. Teraz Grzyb próbował tutaj uderzać z dystansu po ziemi. Już teraz próba zagrania piłki wysoko, ale niedokładnie, za nisko. I już przy piłce zawodnicy Legii próba oddania strzału, ale kończy się nieskutecznie. Teraz piłka wychodzi za linię boczną. Gdzieś zawodnicy z Warszawy rozkręcają się coraz bardziej. Marcinkowski cały czas przy piłce. Teraz Grzyb podchodzi do piłki, będzie znawiał. Bardzo dobrze wyasekurowana ta piłka. A i teraz próbował szybko tutaj uruchomić swojego kolegę Świdrowski, ale za mocne i niedokładne to podanie do Trakula. I ta piłka wychodzi za linię końcową. Ale to też kolejna próba gdzieś tutaj zdobycia metrów, ale też skontrowania zawodników Legii. Tutaj będzie próbował mijać. Próba zagrania, ale chyba się nie zrozumieli. Tutaj Trakul odegrał tutaj do tkacza, ale no, nie poszedł za pomysłem kolegi. No i teraz już Legia. Legia szuka. Cały czas wypychani zawodnicy. Niedokładnie tutaj przyjmował teraz Pinto. I piłka niestety wyszła za linię boczną. Więc jak na razie obie drużyny no, nie mogą znaleźć drogi do bramki, chociaż Legia miała tu kilka sytuacji, ale dzięki dobrej postawie zawodników, jak i bramkarza Kijałowicz, nie udało się jeszcze jej sforsować. Mamy prawie 7 minutę tej pierwszej połowy, jak na razie bez bramek. Gdzieś zdecydowanie poprawili grę w defensywie, ale teraz gdzieś próba zaskoczenia. Tu było dogranie do Silwy. Narożnika już próba uderzenia. Ale bardzo dobrze blokują zawodnicy Kijałowicz dostęp do bramki. Jak na razie nie udaje się tutaj
sforsować tej defensywy. Już Luis Milewski. Luis. Silva. Próba uderzenia. Oj, takie niebezpieczne uderzenie. Mocne, ale bardzo niedokładne. Jakub Owczarek, jeżeli chodzi o mecze na dużym boisku, to w czwartej lidze zawodnicy wychodzą już 4 marca, tydzień później okręgówka. Teraz zawodnicy już tutaj spokojnie pozwalają opuścić. Już tutaj teraz Trakul szuka Bogusa. Bogus tam szukał sobie miejsca, ale było naprawdę ciasno, żeby znaleźć coś. No tutaj zawodnicy tak naprawdę Kijowicze związani w większości tutaj z Orłem Nieborów. Większość z nich gra w tym zespole w klasie okręgowej z Kierniewickiej. A teraz próba zaskoczenia. Świetna, świetna akcja naprawdę w wykonaniu Szowacji. Milewski tutaj świetnie próbował zmylić defensywę, ale bardzo dobra postawa Feligi uniemożliwiła tutaj zdobycie bramki, ale już przy piłce. Cały czas. No, dobre minięcie Silva. Aj, teraz niewiele brakowało. Bardzo dobry pomysł tutaj, zagranie na drugą stronę do Emanuele Maja. To też była tu szansa na zdobycie, ale jeszcze gdzieś obity Binienda. Przy jednoosobowym ciężko w futsalu minuty pokazać na jedno osobie, ale już teraz kolejna szansa. I teraz nic nie było. No i sędzia pokazuje. Piotr Maciaszczyk, nie uczymy się po prostu w futsalu. Czas jest zatrzymywany z każdą praktycznie wyjściem piłki poza linię i przy jednoosobowym komentowaniu, operowaniu kamerą oraz grafikami nie jest to technicznie możliwe, ale nadchodzą zmiany na pewno w przeciągu tego sezonu. Będzie to jeszcze ulepszone. Tutaj nie pokazujemy, bo tutaj czas jest praktycznie zatrzymywany co chwilę. I teraz już przy piłce Trakul. A i znowu faulowany. I to jest 4 przewinienie. Czwarte przewinienie drużyny Legia futsal. Dużo, dużo tych przewinień Legii. Jak na razie kija bez przewinienia. A i dobra próba tutaj zaskoczenia. Trakul uderzał, ale Casillas bez większego, nie musiał się zbyt mocno wysilać, ponieważ piłka minęła zewnętrzny słupek bramki. Już teraz przy piłce. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich kibiców, którzy teraz oglądają. Zachęcamy do pisania, skąd nas oglądacie. Też pozdrawiamy wszystkie regiony. I teraz przy piłce. Aj, próbuje się tam. Świetna akcja w wykonaniu teraz Świdrowskiego. Świdrowski popędził. Udało mu się naprawdę zdobyć sporo tych metrów, ale też jeszcze w końcówce oddać strzał. Co prawda nad bramką, ale jeszcze bramkarz tutaj musiał interweniować. Tak dla spokojności. I teraz będą wznawiać z narożnika zawodnicy z Łowicza.
teraz aj niedokładne tutaj zagranie Fabiańskiego. Szukał tutaj Redzisza, ale niedokładnie zagrał to. Już przy piłce, ale teraz cały czas przy piłce. Świetne, troszeczkę za mocno zagrywał tutaj Świdrowski do Fabiańskiego. Gdyby to doszło, naprawdę by Łowiczanie mieli naprawdę niezłą sytuację na zdobycie tej pierwszej bramki w tej pierwszej części spotkania. I na pewno byłoby to małe zaskoczenie teraz. Próba uderzenia, ale bardzo dobra interwencja teraz Feligi. No i jak widzimy teraz Wołomin pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają. Zachęcamy też do pozostawienia łapki w górę. Jeżeli wam się podoba transmisja. A teraz przed szansą i bardzo dobrze wykorzystał. Nie zastanawiał się zbyt długo tutaj Knajdrowski. Oj, bardzo niebezpieczny, szybki strzał. No i Legia zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Teraz będzie coraz ciężej, ale już przy piłce. Trochę tutaj nie miał do kogo zagrywać tym razem Kuciński. Teraz udało się znowu Knajdrowskiego tutaj powstrzymać. Gdyby doszedł do tej piłki, byłoby bardzo niebezpiecznie. Kuciński. Świdrowski tam walczy o tą piłkę, ale traci. I cały czas przy piłce. Teraz Legia znowu tutaj buduje atak. I teraz piłka wychodzi, gdzieś odbiła się jeszcze z zawodników z Łowicza. I próba, ale zagrania tutaj do Knajdrowskiego. Szukają go dzisiaj naprawdę. I piłka go też szuka. No ale piłka wychodzi. Niestety nie udało się Świdrowskiemu tutaj minąć zawodnika Legii. Już wymieniają tutaj praktycznie całą czwórkę. Zawodnicy Legii. Teraz świetne zagranie, ale bardzo dobra interwencja przed szansą tutaj Emanuel Maja. Chąśno pozdrawiamy też tu zawodnicy, niektórzy z historią z Chąśna. Wiemy, że Rafał Bogus, to wcześniej Olimpia Chąśno, to on też zasilał drużynę, obecnie Zryw Wygoda, czwarta liga. W tym sezonie jak na razie 16 występów, 5 bramek na zielonych boiskach. Natomiast Kijałowicz to też drużyna, która dziś na początku wyrosła nam tutaj z Łowickiej Ligi Futsalu. A teraz od tego sezonu 2022-2023 przystąpiła do rozgrywek trzeciej ligi futsalu. Jest na dobrej drodze, aby powalczyć o pierwsze miejsce i awans do drugiej ligi futsalu. Ale jak na razie Legia prowadzi w tym spotkaniu. Próba uderzenia, a i troszeczkę za mocno, ale teraz znowu Milewski próbował zaskoczyć bramkarza. Ja.
próba tutaj, faulowany tutaj od tyłu. Bogusz tutaj zastawiał i piąte przewinienie Legii Futsal. Każde kolejne będzie miało konsekwencje w postaci przedłużonego rzutu karnego. Więc teraz no należałoby, można powiedzieć, grać pod ten faul, szukać szansy, szukać kontaktu. A i teraz gdyby Wasiak, chociaż... I teraz znowu Silva. Teraz faulowany. Faulowany zawodnik Legii. Połowa trwa 20 minut. Z tym, że czas jest zatrzymywany przy każdym wstrzymaniu gry i każdym przerwie w grze, a także przy każdym wyjściu piłki poza boisko jest wstrzymywane. Obecnie jest 12 minuta i 27 sekunda. No i czas wznawiają, kiedy piłki dotknie zawodnik. Próba uderzenia przez Milewskiego, ale bardzo dobrze w defensywie Kijałowicz. Silva, Milewski, Luis szuka. Milewski znowu, piłka wraca do tyłu. Szukają innego rozwiązania. Luis tam próbował dogrywać, ale bardzo dobrze udało się to opanować. I teraz przed szansą zawodnicy Złowicza próbował tam zagrywać. Trakul szukał swojego kolegi. Ale no niestety nie przeszła ta piłka przez nogi obrońców Legii. Do Fabiańskiego tutaj szukał Trakul. A i teraz próbował tutaj Silva zaskoczyć bramkarza Łowicza. Ale bardzo dobrze, czujnie tutaj Feliga cały czas w tej bramce. Gdzieś tam ten jeden błąd, ale też bardzo szybka akcja. Znowu teraz przed szansą Łowiczanie przed szansą. I bramka jest dla Łowicza. Teraz udało się. Bardzo dobra akcja w wykonaniu Trakula. Sam popędził z tą piłką i zdobywa bramkę. I zdobywa bramkę, która daje remis w tym spotkaniu. I powoli wracają te emocje. Hala cała ożyła tutaj, jak słyszycie. Nasze kibice wstali z miejsc tak naprawdę. Mamy znowu te emocje futsalowe. Niby nic się takiego nie działo. Jedna akcja, jedna kontra w wykonaniu Łowiczan i Trakul zdobywa bramkę wyrównującą w tym spotkaniu. I o czas poprosiła drużyna Legii teraz. Mamy 13 minutę i 20 sekundę. Jeszcze 6 minut 40 sekund efektywnej gry w tym spotkaniu. Przede wszystkim w tej pierwszej połowie. Później jeszcze mamy kolejne 20 minut, więc naprawdę emocje zapowiadają się nie lada wielkie. Z pewnością czekamy na podobne emocje, jakie towarzyszyły nam podczas 1.64 Pucharu Polski. I wznawia się teraz kibice. Zaczynają dopingować. I teraz była znowu wymiana w drużynie Legii. Pojawili się zawodnicy świeżi, a teraz bardzo dobra akcja w wykonaniu Legii. Pinto tutaj próbował uderzać z lewej nogi, ale ponad poprzeczkę i wynik się nie zmienia.
Teraz będą szukać zawodnicy kolejnej szansy tutaj na pokazanie tego pazura. Cały czas Fik Najdrowski przy piłce. Próba zagrania, ale nie udało się tutaj wyprowadzić dobrze tej piłki. Już muszą znowu budować akcję legioniści. Marcinkowski, aj tutaj odegranie, dobre tutaj próba, ale jak widzimy bardzo dobrze tutaj przygotowani jak na razie zawodnicy Złowicza próbują odcinać przeciwników od podań, utrudniać im to oddanie strzału. Cały czas przy piłce, ale teraz błąd. I także legioniści się mylą. Piłka dla Łowicza z linii bocznej. Świdrowski tam będzie znajał do Tkacza. Tkacz tutaj szuka, ale chyba tutaj błąd popełnił. Teraz szybka akcja, kontratak w wykonaniu legionistów. Najdrowski tu próbował uderzać, ale prosto w nogi zawodnika z Łowicza. Teraz próba uderzenia, ale cały czas zatrzymują się. Teraz Pinto tutaj próbował uderzać, jeszcze później złapać tą piłkę i jeszcze spróbować uderzyć, czy też dograć do kolegi, który gdzieś tam czai się przy tym jednym słupku bramki. Najdrowski tam cały czas czujnie przy tym słupku bramki, ale jak widzimy bardzo dobrze tutaj Kuciński oraz Tkacz zastawiają tą możliwość dogrania. Teraz ciekawe dogranie do Grzyba, gdzieś tam szukał lewego okienka. A teraz musiał to wybijać Casillas. Było niebezpiecznie, zaczęli szybko doskakiwać zawodnicy z Łowicza do przeciwników. Teraz znowu nabija Tkacz, ale teraz spokojnie. Mamy 15 minutę i 37 sekundę. Teraz zagranie długiej piłki, ale no chyba nie wiem, czy było do końca dobry pomysł. Tam dobrze powstrzymywany. Akurat w tej sytuacji powstrzymany Redzisz. Ale już Milewski, Silva i cały czas bardzo dobrze, czujnie w tej defensywie. Chyba ten mecz z Widzewem, który odbyli kilka dni temu, przygotował ich defensywnie do tego spotkania, bo jak na razie bez znacznych błędów tutaj, bez tych wielkich błędów pozwala. Bardzo korzystny jak na razie wynik. Dobrze zagranie teraz. Szukają zawodnicy. Redzisz odgrywa do tyłu, do Tkacza. A i tutaj chyba nie wiedział co zrobić. Teraz szybko Silva. I bardzo dobrze tutaj zainterweniował Feliga, ale jeszcze Milewski. Silva. Bardzo dobrze. I broni. I broni to bardzo dobrze Feliga cały czas, ale Milewski tutaj widać, mimo że ma już 42 lata, to w tym futsalu świetnie sobie radzi, to doświadczenie. Tyle lat spędzonych w Gatcie z Duńska Wola. No naprawdę 9 sezonów z Duńskiej Woli spędził do momentu rozwiązania praktycznie drużyny. Teraz Gatta z Duńska Wola w drugiej lidze próbuje się odbudować. Od 2020 roku Milewski tutaj wspiera drużynę Legii. Jest także
w zarządzie tej drużyny, a dokładnie stowarzyszenia Win-Win, ponieważ to stąd tak naprawdę ta sekcja futsalu wzięła się w Legii, czyli stowarzyszenie Win-Win, które skierowane było do młodzieży. Ale teraz przed szansą Łowicz i aj, niewiele brakowało tutaj. Mieli naprawdę ogromną szansę tutaj na zmianę wyniku w tym spotkaniu. Trakul, oj, faulowany i przedłużony rzut karny. Faulowany teraz Trakul. Szóste przewinienia, to wiąże się z tym, że będzie przedłużony rzut karny dla Łowicza. 97, Lewica Zinda, będzie przedłużony rzut karny dla drużyny. I zobaczymy teraz, kto podejdzie do tego przedłużonego rzutu karnego. Chyba Tkacz będzie wykonawcą tego stałego fragmentu. Bartłomiej Tkacz, to on weźmie ciężar powiatowy, czy Trakul? Trakul, jednak Trakul będzie. I bramka. I Kijałowicz wychodzi na prowadzenie. Niesamowite, co tu się dzieje teraz. Prowadzenie drużyny z Łowicza w tym spotkaniu. Mamy 2-1 w tej pierwszej połowie. Do końca pierwszej połowy 2 minuty i 20 sekund. I teraz Silva, Milewski. Próba tutaj uderzenia, ale piłka nie wychodzi za... A i niepotrzebnie to wyrzucał tak daleko. Chyba nie było pomysłu. I teraz przy piłce znowu, ale przejęta piłka i teraz szybko znowu Łowicz będzie tu próbował skontrować. Aj, nie pomyślał, troszeczkę za szybko, ale Fabiański tutaj szukał teraz Wasiaka. I zostało minuta 45 sekund. I już przy piłce, teraz Milewski będzie próbował uderzać mocno, ale do wysoko ponad poprzeczką. Jak na razie wynik się nie zmienia. 2-1 dla Łowicza w tym spotkaniu. Minuta 20 do końca pierwszej połowy. Jeszcze później 20 minut tej drugiej połowy. Już przy piłce. Teraz próba uderzenia. Ej! Bardzo dobra tutaj gra ofensywna. Znowu tutaj Emanuel Maja szukał szansy. Grzyb tam czuwał, ale bardzo dobrze Fliga interweniował. No i nie nabił, można powiedzieć, na nogę Grzyba tej piłki. A i teraz znowu przy piłce Knajdrowski. I piłka wychodzi za linię końcową. Będą znawiać z narożnika legioniści. Minuta i 2 sekundy do końca. Już Knajdrowski. Teraz Maja. Knajdrowski. Grzyb próbował tu uderzać. Oj, nie udało się. Marcinkowski. Aj, teraz bramka dla Legii. Wyrównują teraz. Bardzo dobrze tam zabezpieczał lewy słupek Emanuel Maja. No i już mamy wynik 2-2. Bardzo wyrównane spotkanie. Jak na razie prezentują obie drużyny. Aj, troszeczkę za mocno tutaj zagrał teraz
Bienienda. I zostało 35 sekund, już niecałe do końca tej pierwszej połowy. Jak na razie zawodnicy dostarczają nam wielu emocji. Trochę szkoda tej straconej bramki dla Łowicza. Ale też to pokazuje, jak wyrównane to spotkanie może być do końca. I miejmy nadzieję, że tak będzie. My na pewno, kibice liczą na wygraną. I cały czas przy piłce, nie pozwalają. I tkacz wycofuje. Zostało tylko dosłownie. I kończy to sędzia tą pierwszą połowę tego spotkania. 2-2 jak na razie. Wygląda bardzo dobrze. Oklaski na pewno należą się dla obu drużyn, a przede wszystkim dla drużyny z Łowicza, która na pewno przed spotkaniem była tutaj stawiana na pożarcie. A jednak jak widzimy, to przygotowanie i to, że to spotkanie ma tak wysoką wagę i to, że może dać Łowiczanom wyjście do 1.16 Pucharu Polski Futsalu, na pewno napędza ich emocje, na pewno daje im dużo adrenaliny. A Legia musi tutaj wygrać, bo tak by wyglądało to ze statystyk, z tego, gdzie znajduje się Legia Futsal, a gdzie znajduje się Kija Łowicz. Ale tu jest wszystko możliwe. Dzisiaj piątek, 13. I za chwilę do was wrócimy z dalszą częścią relacji z tego spotkania. A my zapraszamy was na krótką krótką przerwę. Ponieważ tym, co zajmujemy się, to dużo więcej niż tylko transmisję piłki nożnej, transmisję futsalu. Robimy także dużo innych ciekawych rzeczy. Witamy wszystkich na transmisji z meczu barażowego o czwartą ligę pomiędzy Widokiem Skierniewica a Ceramika Opoczno, gdzie emocje na pewno sięgają z zenitu, zwłaszcza po tym pierwszym meczu barażowym. Graczy Ceramiki już się, piłka polukarnym. Pan tutaj, próbować będzie dorzucać, Neto tam ale walczy o piłkę, uderzenie, bramka! Jest 1-0! We'll be right back.
Zachęcamy też, jeżeli macie wolną chwilę i wolne parę złotych, do wsparcia nas przez donaty. Oczywiście najważniejsze, zostawić łapkę w górę. To nie kosztuje was nic. Wystarczy zostawić łapkę w górę. A jeżeli chcecie i podoba wam się to, co robimy i chcecie nas wesprzeć w naszych działaniach, zachęcamy do zostawienia paru złotówek na donatach. Jeżeli tylko możecie, będziemy bardzo wdzięczni. Dzięki temu rozwijamy się, dzięki temu możemy pokazywać nie tylko futsal, nie tylko piłkę nożną, ale także inne dyscypliny. A jutro pojawimy się pierwszy raz na drugiej lidze siatkówki. Więc co chwilę nowe dyscypliny. Pokazujemy także futbol amerykański, rugby sevens kobiet, więc mamy co pokazywać tak naprawdę. To, czego nikt nie chce transmitować, to, czego nikt nie chce komentować, my to robimy, my tego się podejmujemy. Na dzisiaj futsal, więc zachęcamy i za parę, naście minut, niecałe 10 minut wrócimy do państwa z dalszą relacją na żywo z tego niezwykle ciekawego spotkania.
Podnoszą się kibice. I znowu tutaj do Bujakowskiego. Próbuje, tutaj będzie... Szuka uderzenia. I jaka bramka, proszę Państwa, bramka 1-0. Bujakowski. Remis praktycznie też był po stronie Koluszek. Trzeba było trafić, no niestety nie udało się dzisiaj, tak? Tydzień temu sporo bramek, tak? W naszym wykonaniu. Zobaczymy, może ta forma strzelecka się pojawi za tydzień, tak? Witamy w kolejnym magazynie Niszczy Glik. W studiu witają Was Marcin Kucharski. Zaczynamy! Kanarki już swojej lokaty i tak nie poprawią. Niestety teraz nie. Tylko grają dla fanów. Dla fanów. Może lepiej będą grali. To faktycznie jest Aleksandra Malik, jak piszesz, stan umysłu. No ale za to właśnie Beklasy kochamy, bo tutaj dzieją się rzeczy nieprzewidywalne. Nieraz nie wiesz, czy przeciwnik przyjedzie w 11 zawodników, czy w 7. No już za chwilę wracamy do Was z kolejną, z dalszą częścią tego spotkania. Zawodnicy już pojawiają się na hali. No i za chwilę rozpocznie się druga, niezwykle emocjonująca, druga część tego spotkania. Zachęcamy oczywiście do zaobserwowania także naszych mediów społecznościowych. Zawsze tam dawka informacji o najniższych ligach, a także informacja o przeprowadzanych transmisjach na żywo, nie tylko z piłki nożnej, ale także z innych sportów zespołowych. Więc za chwilę zobaczymy, jak sobie drużyny będą radzić się w tej drugiej części. Jak na razie 2-2 w tym spotkaniu. Jak na razie remisowo. Obie drużyny mają swoje szanse. Już sędziowie także się pojawiają. I za chwilę będą tutaj. A teraz posłuchajmy kibiców. Za chwilę druga część tego spotkania. Do dalszej. Łowicza myślę, że nie trzeba tutaj motywować. Oni grają. Oni nie grają tutaj. Oni grają o wszystko, a także nie muszą tutaj nic udowadniać nikomu. Zaszli bardzo wysoko w tym Pucharze Polski. Natomiast Legia musi wygrać. To oni tu są stawiani w roli faworyta w tym spotkaniu. No już sędziowie pojawili się na boisku z piłką meczową. I za chwilę rozpocznie się to spotkanie. I już rozpoczęli zawodnicy. Teraz to Łowicz tutaj rozpoczął tą drugą część spotkania. Bardzo tutaj mocno przypresowali zawodnicy Legii. Już przed szansą. Znowu budują tutaj.
Znowu Maja. Wypychany tam i nie udaje mu się przebić dalej. No, bardzo tutaj dobrze w defensywie Łowiczanie. No i teraz to oni będą wznawiać się za linii bocznej. Ciekawi jesteśmy na pewno, czy i wszyscy, czy doprowadzi Łowicz do tego, co było w tej 1.64, czyli remis. Remis w regulaminowym czasie gry, remis także w doliczonym czasie gry. A teraz dobre przyjęcie. I teraz przy piłce. I cały czas jednak utrzymują się przy piłce legioniści. Marcinkowski, próba uderzenia, ale za mocno. I teraz będzie żółta kartka dla zawodnika Legii. Krzysztof Jarosz ukarany, upomniany żółtą kartką z ławki rezerwowych tutaj za kwestionowanie pewnie decyzji sędziego. I teraz Knajdrowski, ale jednak odzyskują piłkę zawodnicy z Łowicza. Teraz walczy znowu Świdrowski, tutaj nie ma do kogo zagrać Bogus, ale teraz dobre przyjęcie do Tracza. Czy Trakul? Trakul popychany tutaj cały czas. I teraz piłkę odzyskują zawodnicy z Warszawy, ale nie udaje się tego dobrze zagrać, rozegrać. I faulowany. I już pierwszy, drugi faul. Drugie przewinienie. Nie, pierwsze przewinienie, jednak pierwsze tutaj wyjaśniali zawodnicy Legii, gdyż im się to nie zgadzało, więc dopiero pierwsze przewinienie na koncie drużyny Legii. Teraz Maja tam miesza tą piłką mocno, ale niestety był sam osamotniony, nie był w stanie tutaj nic zrobić, bardzo dobrze odcięty został zawodnik Legii od podania czy też oddania strzału. Popełnia błąd i wychodzi za linię boczną. I teraz dobra, ej, tutaj niewiele brakowało. Będę tą piłkę jeszcze dzisiaj zgarnąć. Ale znowu teraz. Legioniści przy piłce szukają. Milewski próbował tam uderzać. Znowu piłka do Milewskiego. André Luis. Teraz znowu Milewski. I André przy piłce na tej prawej stronie. Szuka tam gdzieś zwodu. Próba uderzenia jeszcze, ale i Silva przy piłce do Luisa. Milewski będzie próbował uderzać, ale cały czas ta piłka teraz. Maja był przy piłce. Luis, Maja, Luis niestety myli się, teraz przy piłce Łowiczanie. I jednak przewinienie na korzyść Łowicza. Drugie przewinienie. No i teraz do piłki Fabiański. Będzie próbował uderzyć z dystansu. Aj, niestety ta piłka się odbiła, ale i Luis przy piłce. I znowu przyjmują piłkę. Próba uderzenia, ale bardzo dobra interwencja teraz Casillasa. Świetnie tutaj próbował uderzać Bogus, naprawdę mierzył w to okienko.
teraz gdzieś tam ucierpiał w tym starciu Casillas. No i drugie przewinienie na kącie drużyny Złowicza, właśnie zaatakowany tutaj nieprawidłowo bramkarz ucierpiał w tym starciu. Tak, Iker, akurat to nie Iker, a Ignacio. I teraz już próba uderzenia, ale niedokładnie tutaj Luis André. No i teraz Kuciński przy piłce. Dalej Kuciński walczy o tą piłkę. Udało mu się odzyskać, bardzo dobra powalczył. Teraz Bogus, Kuciński. Aj, tutaj niewiele brakowało, gdzieś próbowałem przerzucić jeszcze do góry tą piłkę. Ale niestety nie udało się tutaj zdobyć bramki, ale bardzo zagrozili tutaj znowu Łowiczanie bramce Legionistów. Już teraz z narożnika Kuciński będzie rozpoczynał tą grę. Ej, niewiele brakowało. I cały czas, ej, niestety nie udało się. Kuciński tu próbował, Bogus próbował dobić. A z tamtej strony Wasiak próbował dogrywać. Niewiele brakowało. Już tam trochę znowu ucierpiał, widać nadgarstek Casillasa. Tym razem no miał tu kilka interwencji w bardzo krótkim czasie. I cały czas teraz przy piłce zawodnicy Legii. 24 minuta i 17 sekunda. Jeszcze sporo grania przed nami. Czy ktoś w tej drugiej połowie jeszcze zdobędzie bramki? I próba uderzenia. A teraz Grzyb tutaj widział, że nie może oddać strzału, więc spokojnie pozwolił wyjść piłce za linię boczną. No i będą Legioniści wznawiać grę. Marcinkowski. Ale niedokładne to uderzenie za linię końcową. Jak na razie wyrównane bardzo spotkanie. Dzisiaj starają się zagrażać zawodnicy obu drużyn. Teraz już przy piłce. Aj, niewiele brakowało tutaj od przejęcia tej piłki. Świetny pomysł. Frakul tam naprawdę zaczarował przy tym boku. Dobre tutaj próba dogrania do Świdrowskiego. Ale bardzo dobrze też Legioniści przeczytali tą grę i przerwali to długie podanie. Bo naprawdę było bardzo niebezpiecznie i kolejna szansa dla... No i teraz się Trakul, myli się. Grzyb, Marcinkowski. I znowu przy piłce teraz. Teraz Trakul. Tam atakuje Casillasa. Ci odgrywają spokojnie, ale tutaj nikt nie popędził za... Aj, nie udało się teraz dogonić tej piłki Fabiańskiemu. Za mocno ona się odbiła. No i już teraz Legia lewą stroną. Grzyb, Grzyb próbuje tam na drugą stronę. Ale teraz bardzo bezpiecznie tutaj Pinto z prawej strony szczekał na tą piłkę, ale bardzo dobrze odcięty tutaj. Nie był w stanie oddać celnego strzału i wypchnięty jeszcze dodatkowo przez zawodników Łowicza. Teraz z narożnika będą Legioniści wznawiać. Szukają długiego zagrania. Próba uderzenia. Bardzo niebezpieczne to było zagranie. Ale na szczęście myli się Pinto. I teraz znowu będą budować akcję Łowiczanie. I teraz Świdrowski. Tkacz. Bienienda. Tkacz. I do Trakula. Trakul przy piłce. Teraz tam będzie próbował mijać. Jeszcze tam. I tak było dotknięcie pewnie ręką. Nie było przewinienia ze strony Legionistów. Jak na razie
3 przewinienia po stronie Łowiczan, 2 po stronie Legii. Mniej zdecydowanie, bardziej konsekwentnie. Teraz Świdrowski biegnie, napędza, ale bardzo dobrze teraz Pinto wybija tą piłkę gdzieś za linię boczną. Odegranie do tyłu, do tkacza. Trakul będzie tutaj próbował, szukał pewnie zagrania, ale jednak nie, do tkacza. Szukają sobie miejsca, szukają rozegrania. Aj, troszeczkę nie zrozumieli się tutaj zawodnicy. Teraz Bienienda tutaj oczekiwał zupełnie innej piłki od tkacza. No i spokojnie będą wznawiać zawodnicy Legii. Teraz Milewski. André Luis. I teraz Silva tam popędził lewą stroną, ale wyblokowany. Jeszcze piłka odbija się o jego nogi i wychodzi za linię końcową. I teraz Łowicz będzie tutaj szukał szansy na zdobycie. Świdrowski, tkacz, Trakul, Trakul. Aj, Bienienda tu się myli. Niedokładnie dograł. Teraz Milewski. Aj, próbował zagrywać, ale ten zawodnik naprawdę jeszcze ma dużo pary. Potrafi zagrać nieźle tą piłką, zamieszać i jeszcze oddać z takiego ostrego kąta strzał. Widać to doświadczenie i te lata spędzone na futsalowych, ekstraklasowych boiskach. I już teraz Silva do Milewskiego. Milewski mija, tam próbował uderzenia. Aj, Silva tam dobrze czekał, zamykał ten krótki słupek. Czekał na błąd przede wszystkim tutaj Wesy. Wesa teraz w bramce w tej drugiej części spotkania. Cały czas, teraz próba uderzenia. Przez Tarnowskiego. Aj, próbował teraz uderzać Redzisz, ale niedokładnie. Piłka wychodzi jedynie za linię końcową. No i teraz Jarosze przy piłce. Luis, Silva. Tarnowski, Jarosz, Silva, André tam próbuje znaleźć, ale teraz Silva przy piłce. Silva cały czas próbuje do środka. Tkacz i faulowany. Trzecie przewinienia na koncie Legionistów. Po 3 przewinienia obie drużyny. Jak na razie nikt tutaj nie odpuszcza. Coraz częstsze, coraz bardziej dynamiczne te akcje ofensywne. 28 minuta i 10 sekunda. Jeszcze. No i już Tarnowski przy piłce. Silva. Jak na razie Silva szuka tam zagrania na prawą do Tarnowskiego. Ale ten nabija. Tylko zawodnika z Łowicza. No i teraz będą z linii bocznej. Wznawiacie grę. Teraz zmaga się doping kibiców. Tutaj z Łowicza. André. No bardzo dobrze. Tam Tarnowski próbował uderzyć z tej lewej nogi. Już nie ma tutaj na co tak naprawdę oszczędzać zawodników. 2-2, nadal wynik bez zmian. André. I teraz po nogach znowu za linię końcową wychodzi piłka. I znowu wznawiają to z legioniści. Tarnowski, Silva. I cały czas z narożnika. My jesteśmy ciekawi bardzo, jak to spotkanie się zakończy. Czy będzie doliczony czas gry, czy nie. Oj, teraz
I jeszcze żółta kartka dla Tarnowskiego, dla kapitana drużyny Legii za dyskusję. Tam był ewidentnie sędzia, widział to blisko. I Tarnowski upomniany z żółtym kartonikiem i czwarte przewinienie na koncie Legii. I teraz Tkacz. Kuciński, Bogus. Niestety tam było zbyt ciasno, żeby się przecisnąć. No i teraz już Andrę przy piłce. Szuka, próbuje minąć, gdzieś tam uderzyć, ale tutaj chyba nie przemyślał tego dobrze. Gdzieś się pośliznął jeszcze w tej ostatniej fazie. No i już na boisku pojawił się z numerem 12 Pinto. I zobaczymy. Teraz Bogus, Wasiak, Tkacz, Wasiak, Jarosz, Knajdrowski, teraz Maja, Marcinkowski, Maja. Aż tam zamieszał, próbował jeszcze tam z zewnętrznej części uderzyć, aby koledzy jego mieli tu możliwość gdzieś dobicia. Dzięki za informację, legionista. No i już teraz znowu Maja, ale tam faulowany. Teraz pokazuje sugestywny. Gest Maja w stronę sędziego, że powinien być za to kartonik. Tenibal, mecz, jeżeli w regulaminowym czasie skończy się remisem, to mamy dwie połowy po 5 minut doliczonego czasu gry. I jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy, to dopiero wtedy są karne. Więc jeszcze przed nami na pewno trochę grania. Niecałe 10 minut drugiej połowy. Teraz próba uderzenia. Aj, teraz no niestety dobitka tutaj bardzo dobra w wykonaniu zawodników Legii. Teraz dobijał Grzyb. No i Grzyb zdobywa tą bramkę na prowadzenie. Wychodzą zawodnicy Legii, ale nie załamujemy się. Zdecydowanie jeszcze sporo emocji. Myślę, że Łowiczanie są w stanie tutaj sprawić niespodziankę, doprowadzić do remisu, powalczyć jeszcze. Teraz niedokładnie. I teraz faulowany. Niepotrzebnie tutaj. Trochę zwolnił to teraz Trakul. Próbuje sam tutaj nawiązać walkę. Świdrowski przy piłce. Teraz wycofuje do Trakula. Nie ma, bardzo ciasno tu jest, nie ma za bardzo z kim zagrać. Muszą szybciej się uwolnić. Wasiak przy piłce, odzyskuje tą piłkę. Świdrowski przy piłce. I teraz do tyłu, do Trakula. Bardzo teraz tutaj walczy Trakul z Grzybem. Jeszcze raz z Marcinkowskim. No teraz tutaj efektownie chciał to zakończyć Knajdrowski. Thank you.
Tak, gdzieś tutaj podnoszą pretensje cały czas. Trakul. Dobre zagranie teraz do Fabiańskiego. Fabiański już odgrywa do Biniendy, Biniendy do Trakula. Trakul przy piłce. Próba uderzenia. Ale piłka wychodzi za linię boczną. I teraz o czas prosi tak, i teraz próba uderzenia, ale znowu piłka wychodzi. Trakul tutaj próbował uderzać na bramkę. Ale to niewiele brakowało. Naprawdę świetne uderzenie Trakula tuż pod poprzeczkę, ale bardzo dobrze w bramce Casillas. I cały czas walczy tutaj Łowicz o wyrównanie w tym spotkaniu. Mamy 32 minutę i 33 sekundę, więc jeszcze trochę grania przed nami. A i teraz błąd Łowiczan. Maja. I bramkę strzela, bramkę zdobywa. I już mamy niestety 2-4 w tym spotkaniu. Do 4. Nie wygląda to dobrze. Zostało niecałe 8 minut, dokładnie 7 minut i 15 sekund do końca tej drugiej połowy, do końca spotkania. I już przy piłce znowu Kuciński. Bogus, no gdzieś zaczynają popełniać spore błędy. No i teraz faulowany Tarnowski. Trochę chyba się otworzyli zawodnicy z Łowicza. To też powoduje, że bardziej narażeni są na kontry. Ale teraz Emilewski. Do Silwy. Jest tam niewiele miejsca. Jeszcze odegrana ta piłka do tyłu. André. Próba uderzenia, ale piłka wychodzi niekońcowa. Jeszcze kontakt Łowicza z tą piłką. Teraz cały czas przy piłce. Łowiczanie teraz będą szukać swojej szansy tutaj. Tkacz. Bogus. Tkacz. Bogus. Kuciński. Tkacz. Bogus. Świetne minięcie teraz. Kuciński tutaj próbował zaskoczyć bramkarza. I jeszcze będzie. Jeszcze będzie szansa. Teraz przed szansą. Niewiele. I przewinienie teraz na niekorzyść Łowiczan. Legioniści teraz przed szansą. Przedłużony rzut karny dla legionistów w tej drugiej części spotkania, bo już szóste przewinienie na koncie. Szóste przewinienie na koncie Łowiczan. Teraz przed szansą tutaj legioniści, aby podwyższyć wynik jeszcze w tym spotkaniu. Jak na razie 2-4, 34 minuta i 1 sekunda. A teraz Silva podjdzie pod wykonawcą tego przedłużonego rzutu karnego.
I teraz gwizdy tutaj na hali. No i Silva podchodzi. I broni to Wesa, I cały czas przedłuża szansę Łowiczan. I utrzymują się przy piłce i o czas poprosiła drużyna Kija Łowicz. Chwilę muszą na pewno tutaj przedyskutować, w jaki sposób tutaj powalczyć o te dwie bramki tak naprawdę, żeby doprowadzić w pierwszej kolejności do remisu w tym spotkaniu. Nie będzie to łatwe zadanie, ale nie niemożliwe. Na pewno już trochę brakuje energii, na pewno to doświadczenie, które na pewno po stronie, które nie na pewno, ale zdecydowanie większe doświadczenie jest po stronie zawodników Legii Futsal. To niż od kilku sezonów w ekstraklasie futsalowej. Natomiast Kija Łowicz coraz wyżej puka do kolejnych ścieżek, do kolejnych lig tak naprawdę. Zaczynała w amatorskiej lidze, w której nadal gra, czyli Łowicka Liga Futsalu. Teraz od tego sezonu trzecia liga łódzka. No i stoi przed dużą szansą, aby wygrać tą ligę i powalczyć o drugą ligę. Może kiedyś i o wyższe cele. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta drużyna. Przydałoby mi się mieć kolejnego reprezentanta w tych rozgrywkach futsalowych. Jak na razie z regionu województwa łódzkiego mamy FC 10 Zgierz, mamy Gattę z Duńska Wola. A i teraz przed szansą, ale niedokładnie. Ale teraz bardzo dobrze tu zainterweniowała się. Trochę się otwierają Łowiczanie, co grozi no niestety takimi kontrami w wykonaniu Legii. Teraz Milewski, ale bardzo dobrze Wesa. Natomiast trzeba pamiętać, że Milewski to legenda Gatty z Duńska Wola. 9 sezonów rozegranych w tej drużynie w ekstraklasie. A teraz przed szansą. Aj, myli się teraz Knajdrowski. To dokręcił bardziej wewnętrzną częścią stopy. To byłoby tutaj kolejna bramka. Byłaby kolejna bramka dla Legii. Teraz Kuciński. Wasiak. Tkacz. Wasiak. Aj, za mocne tutaj zagranie. I to Legia wznawia grę. Teraz przepisek Najdrowski. Silva. Aj, udało się. Teraz Wasiak przy piłce. Aj, nie udało się tego. I teraz piłka dotyka sufitu. I to będzie teraz będą wznawiać zawodnicy z Łowicza. Mamy 35 minutę i 45 sekundę. Do końca spotkania niecałe 4 minuty 15 sekund. Więc naprawdę coraz mniej czasu. No i Tkacz z Wasiakiem. Tkacz znowu przy piłce. Jest ciężko przebić się tam mocno. A niestety dotyka ostatni piłkę Tkacz. Silva i tutaj Tarnowski bardzo dobrze popracowali w defensywie. Niestety gdzieś. I cały czas znowu. Teraz już trochę brakuje argumentów Łowiczanom. Legioniści
zdecydowanie podkręcili tempo. Teraz sobie łapią trochę czasu. Odpoczywają. Trochę grają na czas, chyba trochę za wcześnie na to granie na czas, ale łapią troszeczkę oddechu dzięki temu. No i teraz Tarnowski. Silva. No i znowu wycofuje. Milewski. Silva. Silva. Widać czułości także i na czacie. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do pozostawienia łapki w górę. Teraz Łowiczanie przeszli tutaj grę nalotnego bramkarza. Kacz teraz. Szukają swojej szansy. Trakuj. Nie ma na co czekać. Coraz mniej szansy. Czasu także. Kacz. Trakuj. Teraz próbował tam uderzać. Redzisz i Trakur. A i teraz mocne zagranie. Mocne uderzenie w wykonaniu Tkacza, ale piłka po interwencji bramkarza wychodzi za linię końcową. Teraz Łowiczanie z narożnika będą wznawiać grę. Odegranie do tyłu. Trakuj. Tkacz. Tkacz. Trakuj. Tkacz. I jeszcze raz będą wznawiać z narożnika Łowiczanie. Zostały 2 minuty i 1 sekunda do końca. Trakuj przy piłce. Aj, troszeczkę za mocno nabita ta piłka. Nie zgasił tej piłki Redzisz. Piłka wychodzi za linę boczną. Casillas, długa piłka, ale prosto w ręce Wese. Świdrowski. Czeka. Teraz Tkacz. Trakul. I bramka dla Łowiczan. I bramkę strzela Redzisz. No i mamy do końca spotkania jeszcze minutę 30, niecałe 3 sekundy. No i jeszcze czas wzięty tutaj. Jedna bramka dzieli Łowiczan od remisu i powalczenia w doliczonym czasie gry awans. Już do tego, jak słyszymy, kibice tutaj bardzo skandują, pomagają tutaj Łowiczan w tym arcyważnym meczu, aby tutaj przedłużyć ich szansę na walkę o tą 1/16 Pucharu Polski i cały. No i już zmobilizowani, już kilka uwag trenerzy przekazali swoim zawodnikom. No i teraz legioniści będą rozpoczynać od środka. I już rozpoczęli teraz. Prawidłowo. Teraz mija. Tarnowski przy piłce. Tarnowski przy piłce. I według sędziego faulowany. Faulowany Tarnowski. No i teraz przed szansą
zawodnicy Legii. I Milewski podchodzi do piłki. To ta legenda futsalu będzie próbować tutaj zdobyć bramkę. Znowu odskoczyć na dwie bramki. I nie trafia. I nie trafia Milewski. Jeszcze cały czas w grze zawodnicy Złowicza. Już na boisku pojawia się lotny bramkarz. Już jest Kacz. Już jest Kacz. Teraz na lewą stronę. Do Wasiaka. Już przy piłce Bienięba. Trakuj. Minuta i... Minuta została, dosłownie minuta. Ostatnie 60 sekund. Mogą tutaj... Próba uderzenia, ale piłka zatrzymuje się. Aj, nie udało się tutaj przechwycić tej piłki. Niestety myli się tutaj. Cały czas Tarnowski przy piłce. Tarnowski przy piłce. Milewski. Tarnowski. Będą teraz troszeczkę grać w kotka i myszkę zawodnicy. Ale niepotrzebne to było. I żółty kartonik. Żółty kartonik. Dla Fabiańskiego. No i będzie kolejny przedłużony rzut karny dla Legii. Do końca spotkania 21 sekund. 21 sekund dzieli tutaj legionistów od wygranej i przejścia do kolejnej części. Ale 21 sekund to także 21 sekund na szansę zdobycia. Jedyne co... Trafia, 20 sekund, niecałe. Daleka piłka teraz do Wasiaka. Ale piłka wybita i teraz przed szansą. Dosłownie 15 sekund, niecałe do końca spotkania. I piłka wychodzi jeszcze za niekońcową. Mamy 11 sekund, niecałe 11 sekund do końca tego spotkania. Dosłownie tutaj zatrzymywany czas jest i znowu cały czas w mur. Już 9 sekund. Tkacz. I nie udaje się. Jeszcze. I kończy to sędzia. Niestety Kija Łowicz odpada z Pucharu Polski. Legia przechodzi dalej do 1-16 i powalczy w kolejnej fazie Pucharu Polski w futsalu. Bardzo emocjonujące spotkanie. Nie można niczego odmówić tutaj Łowiczanom. Postawili także trudne warunki drużynie z Warszawy. Nie położyli się, zdecydowanie walczyli. Mogli tutaj wygrać. No błędy, pojawiły się błędy w tej drugiej połowie. Niestety, które no nie sprawiły tutaj niespodzianki, więc ten piątek 13 zdecydowanie bardziej pechowy dla Łowiczan. Myślę, że spokojnie, jak Łowiczanie jeszcze pograją w tej trzeciej lidze, może później w drugiej lidze futsalu. Myślę, że naprawdę drużyna z potencjałem, która może zaskoczyć. Dziękują teraz zawodnicy kibicom, którzy pojawili się na tym spotkaniu. Dziękuję wszystkim, którzy się pojawili w dniu dzisiejszym, bo sala wypełniona była po Grzegi, ta hala sportowa. Dziękuję też dzisiaj wam wszystkim, którzy oglądaliście to spotkanie, mimo tak późnej pory. I naprawdę nie ma czego się wstydzić, bardzo dobra postawa Łowiczan. Mogli sprawić tu niespodziankę, niewiele brakowało. No ale jeszcze przed nimi trochę pracy. Myślę, że spokojnie w kolejnych latach będą mogli tutaj walczyć z tymi najlepszymi. No cóż, dzisiaj to legioniści górą wygrywają nieznacznie 3-4 w tym spotkaniu i awansują do dalszej części Pucharu Polski futsalu. Dzisiaj dziękujemy za uwagę.
dla Was skomentował Marcin Kucharski z Łowicza i transmisję prowadziliśmy na kanale Hattrick TV. Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami. Do zobaczenia na kolejnych transmisjach. Zachęcamy jeszcze tych, co nie zostawili, łapkę w górę, jeżeli Wam się podobała transmisja. Oraz jeżeli możecie, w opisie transmisji jest link do wsparcia poprzez donaty naszej działalności, tego, żebyśmy mogli transmitować jeszcze ciekawsze spotkania sportowe. Za dzisiaj dziękujemy wszystkim za uwagę, za bycie z nami, za bycie ze swoimi drużynami, kibicowanie im. Do zobaczenia na kolejnych transmisjach. Żegna się z Wami Marcin Kucharski. Witamy wszystkich na transmisji z meczu barażowego o czwartą ligę pomiędzy Widokiem Skierniewica a Ceramika Opoczno, gdzie emocje na pewno sięgają z zenitu, zwłaszcza po tym pierwszym meczu barażowym. Gracze Ceramiki już się piłka polukarnym. Pan Pil tutaj próbować będzie dorzucać. Neto tam walczy o piłkę, uderzenie! Strzał!